moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj mamy 16 grudnia i rozpoczynamy 16 vlogmas. Niestety jakieś pliki mi się usunęły, nie pamiętam co tam było, a nagrywałam to właśnie wczoraj, mamy w ogóle kolejny dzień, a to dogrywam podczas montowania właśnie z racji, że właśnie zauważyłam, że jakieś pliki mi się usunęły z wczoraj, więc nie mam pojęcia co tam nagrywałam, a czego nie dodam, ale zobaczymy, mam nadzieję, że to nie było nic istotnego i co, zapraszam was do oglądania dalszej części filmiku. Zobaczcie, przyszedł mnie dzisiaj mój projektor gwiazd, słuchajcie, zamówiłam go już w listopadzie, a przyszedł dopiero teraz i zaraz będziemy go odpalać i otworzymy sobie może przy nim kalendarz, jeżeli nie będzie takiego złego światła. I patrzcie, to jest, tak się prezentuje, ja go zamówiłam gdzieś na TikToku, on ma w ogóle wbudowany głośnik, więc to jest zarąbiste. Mamy do tego oczywiście też pilocik i tak, tutaj mamy czerwone, niebieskie, zielone, białe światło, możecie też pomieszać dwa kolory ze sobą. Tutaj mamy te takie fale, ale że jakby to się będzie tak ruszać. Tutaj mamy jasność, laser, ustawić czasomierz, tutaj mamy do połączenia z głośnikiem, tutaj mamy, że można w rytm muzyki zmieniać światła, głośność, piosenki zmieniać, lasery i wyłączyć. Więc tak to wygląda, tutaj też jakieś różne opcje są, jest to połączone właśnie na kabelek, tutaj są te lasery, a tutaj jest LED. Także co, jestem ciekawa jak to będzie wyglądać, odpalamy. Okej, moi drodzy, a więc otwieramy pierwsze okienko. 16 mamy tutaj. I proszę bardzo, dzisiaj mamy taki mały domek. Czas na Rittersport. 16 tutaj. Nougat krem znowu. Kinder i dziś chyba jako niespodzianka, dokładnie tak, Kinder, niespodzianka, Toblerone, uwaga, 16 okienko tutaj na dole i mamy dzisiaj białą. Rituals i dzisiaj jest 16 okienko i słuchajcie, wiem co dzisiaj będzie z racji, że jakiś czas temu wypadło mi i się zatrzymało tutaj mydło, które było i ja tak porównywałam, w którym okienku jakby najbardziej pasuje i pasowało mi do tego. No i z racji, że jest na samej górze, no to otworzyłam i okazało się, że właśnie to było puste, więc już wiem co tutaj będzie. Będzie tutaj mydło w kostce. Proszę bardzo, ja nie lubię mydeł w kostce, nigdy się nimi nie myję i nie myję też nimi rąk, bo według mnie po prostu są niewygodne, brudzą dużo i w ogóle, ale zobaczmy chociaż jak pachnie. O, pachnie cudownie. Pachnie bosko, także pewnie ktoś z was będzie mógł to wygrać, albo może komuś oddam, zobaczymy. I ostatni kalendarz to Sephora. Dzisiaj dość szybko nam poszło z tymi kalendarzami. Uwaga, 16 okienko. Znowu coś małego, to mi się nie podoba. I dzisiaj mamy z firmy... Proszę bardzo, jakaś kredeczka. Co to jest za firma? Barnish? Znaczy jakiś magnetyczny chyba cień do powiek? Musiałam zapalić światło, bo totalnie mój aparat, nie wiem co się dzieje z nim dzieje, ale nie łapie ostrości. I mamy właśnie taki magnetyczny cień do powiek. Wygląda ładnie. Zobaczcie. To chyba widać, nie? Kresek mi się tym nie udało zrobić, ale dałam sobie w kącik oka, nie wiem czy to widać, ale jest taki lekki błysk. Bardzo fajne, ale nie wiem do końca jakbym mogła to wykorzystać. Może właśnie jako cień do oka, tak wiecie, sobie tutaj dajecie. Potem to rozmazujecie, ale wygląda przebosko, naprawdę. Zrobiłam nawet serduszko dla was. Bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Na pewno sobie to zostawię i myślę, że do czegoś może mi się przydać. Nude Stick. Ogólnie jeśli chodzi o dzisiaj, to pisałam dzisiaj kartkówkę z matmy i poszła mi bardzo dobrze. Wydaje mi się, że na pewno napiszę ją na dobrą ocenę. Oprócz tego miałam dzisiaj niemiecki, WOS, WOS i HIS.
i wszystkie te trzy lekcje przespałam. Na geografii coś tam sobie robiłam, jakoś coś tam sobie, wiecie, ogarniałam mniej więcej, a na matmie pisałam kartkówkę i później oglądałam TikToki. Także dzisiaj średnio pożyteczny dzień, jeśli chodzi o lekcje, ale za to sobie pospałam. Sobie jeszcze coś pooglądam, no i później jeszcze zmontuję vlogmasa, także mam kilka rzeczy do roboty. I co? I widzimy się później. Okej, moi drodzy, strasznie się jaram, bo po prostu, jak wiecie, jeżeli oglądacie moje wcześniejsze vlogmasy, a jak nie, to może się orientujecie, a może nie, to ja mam imieniny 23 grudnia. Ma właśnie 23 grudnia imieniny Wiktoria i chyba Sławek, ale nie jestem pewna, na pewno Wiktoria, czyli ja. I słuchajcie, co prawda, imieniny mam właśnie do tego 23 grudnia, ale z racji, że moja mama zamówiła już prezent, to wybłagałam ją, bo wiedziałam, co to będzie, bo sama zaproponowałam ten prezent, bo chciałam sobie już kupić go bardzo dawno temu, już tak naprawdę od wakacji o nim myślałam, cały czas chciałam, jeszcze kiedyś bardzo chciałam, a później to jakby przestało i teraz znowu bardzo, bardzo chciałam od wakacji i tak zastanawiałam się, kupić, nie kupić, już nawet miałam jedno podejście, że już byłam w sklepie i chciałam już kupować, ale stwierdziłam, że nie, może na internecie znajdę taniej, jakieś lepsze wersje, muszę poczytać i tak dalej. I słuchajcie, ten prezent dostałam na imieniny od rodziców i wybłagałam, żeby dali mi dzisiaj. I słuchajcie, jest to czytnik e-booków. Słuchajcie, tak się cieszę. Już tutaj w ogóle otworzyłam, ale jeszcze nie sprawdzałam, nie otwierałam go, także stwierdziłam, że zrobimy to na dzisiejszym vlogmasie. I słuchajcie, jest to właśnie Kindle. No nieważne, nie wiem jak to się czyta, ale jest to czytnik e-booków. Ja czytnik bardzo chciałam już od dawna, z racji, że wiecie, ja na przykład, jak jeszcze chodziliśmy do szkoły, to ja wtedy się wciągnęłam strasznie w after. A jednak nosić książkę codziennie do szkoły, która ma 800 stron, która zajmuje ci tyle w torebce, to jednak było troszkę męczące i wtedy najbardziej zastanawiałam nad kupieniem tego e-booka, ale nie kupiłam go w końcu, a teraz będę mogła go zabierać wszędzie. Jeszcze ta wersja, słuchajcie, jest wodoodporna. Jest to jakaś taka wersja, która w ogóle ma mega dużo gigabajtów. Nawet nie wiem, czy to jest czwórka, czy trójka, mam mi powiedziała, ale kurde, nie pamiętam. 8 gigabajtów ma i świeci, przez co można też oglądać w ciemności. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda w ogóle to opakowanie. Tutaj mamy Kindle Paperwhite, on jest z Amazona, chyba w ogóle Amazon produkuje te, tak mi się wydaje, te czytniki. Tutaj mamy jakąś taką jeszcze, jakiś rysunek i uwaga, o jacie, ja chciałam na początku w białej wersji kolorystycznej, ale nie było nigdzie dostępnego, w ogóle jaki on jest malutki, Jezu, idealny, właśnie o takim marzyłam, Boże, jest cudowny. Mamy tutaj oczywiście też jakieś instrukcje. Ja się jaram, bo to, słuchajcie, jest spełnienie mojego takiego mini marzenia. Takie, wiecie, marzenia, jeśli chodzi o jakieś materialne rzeczy. Powiem wam, że ja nie mam pojęcia, jak się z tego korzysta. Jak w ogóle będę musiała to wszystko ogarnąć. O, zaświeciło się, bo nie wiem, co kliknęłam, ale się zaświeciło. Okej. Działa. Działa, patrzcie na to. Będę musiała to ogarnąć. Chyba nie mam tu żadnych książek, tak? Tak mi się wydaje. No bo tu nic nie ma, nie? Ale jest śliczny. Jest prześliczny. Okej, mamy do wyboru języki. No i oczywiście muszę wybrać angielski. Teraz zastanawiam się, czy wybrać angielski UK czy US. I super jest. Jezus, ja już sobie to wyobrażam, jak będę miała to zawsze przy sobie. Nawet w torebce, słuchajcie. Nawet w torebce. Dosłownie wszędzie będę go zabierać. Tak się cieszę. Po prostu już się nie mogłam doczekać, że hit. Okej, słuchajcie. Ma 54%. Jest 14.54, nie, jest 15.52, czyli trzeba będzie ustawić connect to Wi-Fi. Ja się czuję, jakbym otwierała telefon, ja się tak zawsze jaram takimi rzeczami, no po prostu czuję się, jakbym, wiecie, właśnie telefon odpalała. Muszę założyć konto na Amazonie, bo nie mam konta. Coś mi się poprzestawiało na kamerze, nawet nie wiem, o co chodzi, ale słuchajcie, skończyłam przed chwilą montować vlogmasa, także gituwa, a jeśli chodzi o Kindla, to ogarniałam i już wszystko mam zrobione. Tak w ogóle się on prezentuje jeszcze, bo w sumie nie pokazałam wam go tak z bliska. Tak się prezentuje. I słuchajcie, w ogóle był lekki problem, bo już myślałam, że mam jakiegoś Kindle, na którym nie ma w ogóle polskich książek, ale okazało się, że nie mogę kupować książek z Amazona, tylko muszę kupować jakby z polskich księgarni, typu na przykład, nie wiem, Świat Książek, Wobbling i tak dalej, po prostu jakby muszę tam kupować polskie, także już wszystko ogarnęłam i tak dalej. I właśnie skończyłam montować z tego vlogmasa, więc już tylko zostało mi wstawienie go, idę zaraz zjeść. W ogóle strasznie się palcuje, ale nie wiem czemu, ale się strasznie palcuje, ale no chyba to raczej nie przeszkadza nikomu. Także gituwa.
i zaraz będę ogarniać sobie tutaj i sprawdzę, jak tam mi wszystko działa. I tyle. I jeśli chodzi o Kindle, to tak, a teraz idę jeść bakłażany. Jak zjem, to dodam vlogmasa. Dzisiaj będzie wyjątkowo na 18. Znaczy nie, już chyba raz dodałam na 18. Ale no, także co, idę jeść i przy okazji podczas jedzenia sobie sprawdzę jakieś książki. I chyba jako pierwszy przeczytam sobie Zmierzch, bo Zmierzch jest bardzo fajny, a ja w sumie przeczytałam, ma chyba z 5 książek, z 5 części, a ja w sumie przeczytałam tylko nawet nie połowę pierwszej. I wtedy mi się bardzo to podobało, ale nie przeczytałam w sumie, a mam ochotę na Zmierzch albo na jakieś... Miałam sobie zrobić w ogóle przerwę od romansideł, ale... Zmierzch chciałabym w sumie przeczytać i chciałabym przeczytać też I nie było już nikogo Agaty Christie i w ogóle kryminały też lubię, także myślę, że są jakieś kryminały będę tutaj czytać, no ogólnie to nie wiem, tak się cieszę z tego, że powiem wam, że nigdy nie myślałam, że będę się cieszyć tak bardzo z książek, jak cieszę się teraz. Cieszę się, że w końcu w sumie dorosłam do książek, bo kiedyś to tak myślałam sobie, książki, Jezu, jaka nuda, a teraz lubię sobie usiąść i poczytać. Ale dobra, idę jeść, żeby mi nie ostygło i widzimy się za chwilę. Ejuko, moi drodzy, mamy godzinę pierwszą w nocy. Ja zaraz idę się, słuchajcie, kąpać, bo muszę jeszcze się ogarnąć przed wykąpaniem. Słuchajcie, jutro vlogmas będzie bardzo fajny z racji, że będziecie decydować o moim dniu. Ale tam siedzi na łóżku i coś robi. Więc jeżeli oglądacie to, to ja najprawdopodobniej, jeżeli właśnie to oglądacie, to ja najprawdopodobniej nagrywam ten odcinek. Więc zapraszam was na mojego Instagrama, bo tam będziecie mogli po prostu decydować o tym, co będę robić. I co, jeśli chodzi o mojego e-booka, to ja go właśnie już podłączyłam do ładowania. Ja właśnie przeczytałam 24%, czyli 1/4 pierwszej książki, którą czytam na e-booku. Jest to książka I nie było już nikogo. Jest to książka, którą ja już kiedyś czytałam, z racji, że była to moja lektura szkolna w gimnazjum chyba? Tak, w gimnazjum to była moja lektura. Zamówiłam sobie też od razu kolejną książkę. Jest to Gwiazd naszych wina, który swoją drogą był kiedyś jednym z moich ulubionych filmów. Dalej go lubię, ale w sumie już teraz oglądam dużo lepszych, fajniejszych filmów, ale wciąż jest w moim serduszku, jest to bardzo wzruszający film, także jeżeli ktoś z was nie widział, to zapraszam bardzo, żebyście sobie oglądali, bo wydaje mi się, że jest wart polecenia. I nigdy nie czytam książki, co jest dziwne, bo zawsze chciałam ją przeczytać, a nigdy nie przeczytam, więc stwierdziłam, że sobie kupię e-booka. Chciałam już dzisiaj go zacząć czytać, bo jeszcze naoglądałam się jakichś takich wstawek z tego filmu na TikToku, więc stwierdziłam, że chcę już zacząć czytać. I co? I okazało się, że będzie dopiero dostępny 30 grudnia, po 30 grudnia. Także masakra, będę czekać 2 tygodnie. Znaczy możliwe, że dadzą szybciej. Jeszcze jutro postaram się zadzwonić do nich i zapytać się, czy to naprawdę tak długo się czeka na e-booka, który w ogóle na stronie, jeżeli się wchodzi, pisze, jest napisane, że od razu po zakupieniu jest dostępny. Także nie wiem, na czym to polega, dlatego chcę właśnie po prostu jutro zadzwonić i się upewnić, jak to wygląda i tak dalej. Wykąpię się najszybciej, jak potrafię i zaraz do was wracam, także see you za jakieś 10 minut. Hejka, moi drodzy, ja się właśnie wykąpałam i słuchajcie, założyłam kolejne nakładki na zęby, czyli jakby kolejny etap, bo minął już tydzień, odkąd byłam u ortodonty i słuchajcie, to tak boli. Ale słuchajcie, to co ja teraz będę robić, to będę robić te moje takie jakby zawijańce o szlafrok, bo chcę mieć na jutro ładne takie pofalowane włoski, bo już dzisiaj nie myłam ich. Stwierdziłam, że umyję sobie już jutro wieczorem po nagrywkach, jak już nagram ten Instagram, decyduję o moim dniu, a stwierdziłam, że na jutro sobie zrobię jakieś ładne loczki. W ogóle swoją drogą, patrzcie, jakiego mojego mama dzisiaj balona kupiła. A czekajcie, pokażę wam w ciemności. Śmieszny jest. A więc, moi drodzy, widzimy się już jutro na kanale. Do zobaczenia i cześć.